Siema, jestem Pakil, to jest szybki update z dnia 28 czerwca 2022 roku, więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia, jest to kolekcja myśliwego, składająca się z łupka w grot, jajokaczki oraz martwej wiewiórki w stanie idealnym, o wartości $50. Od 28 czerwca do 4 lipca ekstremalna seria w Saint-Denis. Bimbrownicy na minimum 5 randze otrzymają 40% zniżki na wybrane płaszcze. Jeśli zalogujemy się do Red Dead Online w okresie 28 czerwca do 4 lipca, to otrzymamy płaszcz strzelca oraz zdobiony pas na broń rewolwerowca. Więc jak chodzi o nowości na ten tydzień, to byłoby na tyle, a teraz takie szybkie przypomnienie, co dalej obowiązuje. Więc przejdźmy teraz do premii. Dostaniemy 2 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia za sprzedaż bimbru. Oraz dostaniemy 3 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia za misję bimbrownika. Dostaniemy 2 razy więcej dolarów, punktów doświadczenia i złota za zlecenia krwawej forsy. Czyli jak ukończymy zlecenie kolej, Jeb Phelps, DeWater, Doki, Salony czy Cornwall. A oprócz tego sprawdzajcie kieszenie zabitych wrogów i zaglądajcie po drodze do skrzyni, bo znajdziecie w nich więcej kapitału niż zwykle. Podczas podróży u boku swojej bandy zagrajcie w misję w grze swobodnej i wydarzenia w grze swobodnej, ponieważ oba te zajęcia zapewniają teraz 50% więcej dolarów i punktów doświadczenia, gdy są wykonywane w ramach bandy. Gracze, którzy ukończą serię wyróżnioną każdego tygodnia, zdobędą w tym miesiącu 2 razy więcej punktów doświadczenia. Wszystkie nagrody i oferty zostaną przekazane w ciągu 72 godzin od ukończenia. Wygrajcie 3 rozgrywki w dowolnej serii wyróżnionej w dowolnym tygodniu przed 4 lipca, żeby otrzymać wariant kolorystyczny kapelusza z aligatora. Bimbrownicy, którzy ukończą 5 misji sprzedaży w ciągu dowolnego tygodnia, podczas tego miesiąca otrzymają wariant kolorystyczny kapelusza Manteka. Bandyci, którzy ukończą 2 przestępstwa krwawej forsy oraz 2 okazje krwawej forsy w ciągu jednego tygodnia, zdobędą wariant kolorystyczny butów Louis. Również mamy promocję na bimbrownika o 5 sztabek złota oraz na poszczególne zdjęcia. A bar kosztuje 40% mniej, a bimbrownicy mogą przenieść swoją bimbrownię za pół ceny. Cena podstawowego zacieru do destylatorów jest niższa o 30%, a w stajni mamy promocję na konie Criollo. Oraz na Tinkera. A w katalogu mamy promocję na strój Sheffield, na koszulę na kamizelki . Również mamy promocję na stroje bimbrownika . Mamy również limitowaną odzież . Więc jak chodzi o limitowaną odzież, to byłoby na tyle, a u rusznikarza mamy promocję na łuki. Więc to by było na tyle, wbijajcie na Discord, link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, trzymajcie się, cześć.